Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Składnej Akcji, odcinek numer 4. Na dzisiaj gościmy dwóch panów z Food Trucka. Poprzednio był duet, dzisiaj także mamy duet. Dzisiaj, tak jak powiedziałem, Food Truck. Kuba Polkowski. Kłaniam się nisko. Łukasz Wiśniowski. Dzień dobry. Panowie, jak apetyt? No, ale jestem głodny, tak. Bo czy mi to zdecydowanie jest apetyt na wysokie wyniki. Ja powiem szczerze, że po tym jak na drugim roku studiów zdałem egzamin na operatora wózka widłowego i suwnicy sterowanej z poziomu roboczego drogą radiową, nic już nie muszę, także... Okej, już tutaj... Absolutnie nasycenie. Jasne. Także ja tak sobie, wiesz... Zanim przejdziemy do konkretów, muszę dodać tutaj, bo to pierwszy odcinek, to bardzo serdecznie dziękuję sklepowi Zgoda, jest mi z tego powodu bardzo miło. Mam na sobie nieprzypadkowo taką koszulkę, nowa koszulka Chelsea. Jeśli chcielibyście podobną, właśnie we współpracy ze sklepem Zgoda, przygotowaliśmy dla Was kod rabatowy, szczegóły macie w opisie filmu, panowie. Koszulka chyba całkiem okej, rozmawialiśmy troszeczkę przed nagraniem. Tak, jedyny element, który tutaj wadzi? Jest logo sponsora. Sponsor, ale trzeba monetyzować. Ja mówiłem, że Arsenal ma dużo ładniejsze koszulki, ale nie ma drużyny, więc ja wolałbym mieć taką ekipę jak Chelsea. Ja chciałbym dodać jedną rzecz, bo ja się obrócę tylko, bo tutaj mam takie ciekawe nazwisko i myślę, że trzeba mocno zgiąć język, żeby powiedzieć Pulisic. Pulisic. No właśnie, to jest oczywiście problem. To tak, to jest dyskusja, ale no nie wiem, ja mimo wszystko za Pulisiciem jestem. Przyzwyczaiłem też do Pulisica. No bo jednak, wiesz, no chłopak z Pensylwanii sam o sobie tak mówi. Tak. No ale jest to jakaś sprawa dyskusyjna. Niemniej wracamy do quizu. Ja panom tylko tutaj przedstawię zasady i będziemy mogli jechać dalej. Składna akcja to 10 pytań. Uczestnik ma łącznie 10 minut na kompletne rozwiązanie quizu. Po przeczytaniu pytania zegar rusza i zatrzymuje się w momencie słownego potwierdzenia odpowiedzi. 9 pytań to zagadki obrazkowe i każda poprawna odpowiedź to 10 punktów. Pytanie 10 to tradycyjnie w składnej akcji odgadywanie składu. Jeden prawidłowo wytypowany piłkarz daje 5 punktów. Łącznie do zdobycia jest 145. Jeśli uczestnik poprawnie rozwiąże quiz w mniej niż 5 minut, zdobywa 15 punktów bonusu. A więc wracamy. Losowanie wypadło tak, że to Polko się zaczyna, a więc wychodzi na to, że Wiśnia będzie kończył ten quiz składem. Że nieważne kto jak zaczyna, ważne jak kończy. Ważne jak kończy, dokładnie. Jesteś gotowy? Jestem. Urodziłem się gotowy, jak mawia Jarosław Kosz. Dobrze. Pytanie pierwsze. Karierę którego piłkarza przedstawiają te herby? Zegar wystartował. O, czekaj, to mnie zaskoczyłeś teraz. Dodam tylko, że są wszystkie i to są jest... w odpowiedniej kolejności. Na pewno Milito, ale który zbierać? Powiedziałbym, że Diego Milito. Potwierdzamy. Potwierdzam. Jasne. Zatrzymujemy zegar. 15 sekund na pierwszym pytaniu. No jak myślisz? No wydaje mi się, że Milito, ale kurczę, nie jestem pewien, który. Diego tak? Milito. Bardzo dobrze. Dobrze. Mamy oklaski zza kamery, to oczywiście Wiśnia. No różnica byłaby tak naprawdę jedna. Znaczy, no dwie, wiadomo. Nie byłoby no tak. Genoi, ale nie, zamiast Interu byłaby Barcelona. Wiadomo, tak. Obaj grali w Realu Saragossa, więc jak najbardziej poprawna odpowiedź. 10 punktów za pierwsze pytanie. Ale wiesz, ja w ogóle komentowałem mecz Realu Saragossa w tym sezonie, ale drużyny młodzieżowej U19, bo oni byli mistrzem Hiszpanii. Okej, okay, w Kielce, młodzieżowej lidze mistrzów, tak to możemy nazwać, chociaż powiedzmy, że ta nazwa to nie jest Liga Mistrzów, ale wiadomo. No tak, więc mamy pierwsze pytanie rozwiązane kompletnie. Pytanie numer 2. Którego klubu to koszulka? Zegar startuje. Oczywiście to jest nieaktualna z tego, co widzę. Nie, oczywiście. To jest Chelsea London. Zatrzymujemy zegar. Bardzo szybko sobie poradziłeś. Tak, jest to koszulka Chelsea. Czasy? Czasy Romana Abramowicza chyba. W sensie, no wiadomo, że Romana Abramowicza, bo cały czas one trwają. José Mourinho chyba pierwszy sezon jak przyszedł? Jakoś tak. Ja sobie kojarzę tę koszulkę z numerem 21, jak Hernan Crespo był wypożyczony do Chelsea. Jakoś tak po prostu mi się to zakodowało. Oczywiście koszulka wyjazdowa. Ja byłem na pierwszym treningu w Londynie za czasów José Mourinho, także pamiętam mniej więcej. Miałem taki plakat z podpisami wszystkich zawodników gdzieś. Chacie, także też cenne pamiątka. Powiedziałem Chelsea London, oczywiście mówi się chyba Chelsea, tak? Bo mi kibice zaraz tutaj dojadą. No, to tak poprawnościowo, to tak, sobie rozmawialiśmy wcześniej o tych nazwiskach, ale tak, Chelsea. Pytanie trzecie, którego klubu to skład? I to też jest aktualna drużyna. To jest skład z ostatniego meczu, jaki ta drużyna rozegrała. Czekaj. No to musi być według mnie Hoffenheim. Zatrzymujemy zegar. Tak. Mhm. 9:26, tak. Co cię tutaj naprowadziło? Wiesz co, Munaz Dabur w ataku na pewno. Szukałem sobie izraelskiego napastnika, nikt mi inny nie przychodził do głowy. Kojarzę też Kadżabka na prawym wahadle.
Kojarzę też sama Seku Maliczyka, którego jeszcze pamiętam dobrze z Red Bulla Salzburg, Duńczyk, nie wiem czy tam jest Skov Larsen, ktoś jest taki na lewym wahadle. Tak. Także no, po tych mniej więcej podpowiedziach doszedłem do tego, że Hoffenheim, ale nie było to łatwo. No. Powiem ci, że myślałem na początku o Mainz, ale uznałem, że to mogło być troszkę już hardcore, już o jedną bramkę. Co za Chorwat jest w środku? To Kramaric? Tak, zaskoczyłem. To jest ostatni mecz tego sezonu, oni chyba 0-4 dostali z BVB, coś takiego. W każdym razie tak. Ale Munas Dobór mnie uratował ewidentnie tutaj. Munas Dobór, który nie zagrał z reprezentacją Polski. Tak, miał być Weselicho w tym czasie. Są rzeczy ważne i ważniejsze. Pytanie czwarte. Który to piłkarz? Javier Saviola. Dobrze pamiętam. Zresztą to jest, nie wiem, czy nie jest mecz z Legią Warszawa może? Ale tak, raczej nie, bo mamy tutaj ten, na druk La Liga. La Liga. Ale wydaje mi się, że są te czasy. Tak. Kurczę, no bardzo szybko tutaj idziesz jak burza. 9:23 do końca. Tak, jest wiesz. Wiśnia będzie miał mnóstwo czasu na skład. Pytanie się dlatego to robi jak najszybciej. 10 punktów. Słuchaj, ostatnie pytanie przed tobą. Możesz teraz utrudnić zadanie Wiśni, zastanawiać się przez 5 minut. Przeciągnę to na maks. Także jedziemy. Pytanie piąte. Który piłkarz obecnie gra z tym numerem w tym klubie? Numer 79, AC Milan, A. Donnarumma, B. Laxalt, C. Kessie i D. Romagnoli. Wiesz co, Donnarumma na pewno nie. A czy wszyscy piłkują? Nie wiem, czy Laxalt nie jest w Torino przypadkiem? Czy... Kurczę. Kessie z jakim numerem? Wydaje mi się, że Laxalt jest już w Torino. Romagnoli nie miałby 79, to postawię chyba na Franka Kessiego, ale powiem ci, że nie jestem pewien. Potwierdzamy odpowiedź? Ale kurczę, ten Kessie też mi nie kojarzy się z 79. Na pewno Laxalt jest w Milanie, czy nie? Nie wiesz, czy... Powiem ci, że jak robiłem ten quiz całkiem niedawno, to według Transfermarktu jeszcze był. Okej. To Diego Laxalt w takim razie. Zatrzymujmy, tak? Bo tak, wiesz, już dwie odpowiedzi tutaj. Kurde, nie wiem, czekaj. Ile mam czasu jeszcze? Masz jeszcze 8,5 minuty, mnóstwo czasu, jeszcze możesz się chwilkę pozastanawiać. Zresztą teraz Kessie strzelił pięknego gola i tak staram sobie przypomnieć, czy jakim on może grać numerem? Raczej nie Romagnoli, nie Donnarumma. Dobra, Frank Kessie jednak. Wydaje mi się, że Diego Laxalt... Ostatecznie. Tak, ostatecznie. 8:20 równo do końca. Ja sobie tak, słuchaj, ja ci tutaj rozszyfruję teraz całą zagadkę. Gianluigi Donnarumma numer 90, Romagnoli 13, to taka opcja do odrzucenia od razu, Laxalt 93 i Kessie właśnie 79. Okej, rzutem na taśmę, ale wiesz co, bo rzeczywiście może być Laxalt z powrotem w Milanie, bo pewnie miał kontrakt tylko do czerwca na przykład i wrócił teraz. Był w Torino na pewno, kojarzę. No, to tak, 8:20 zostawiasz Wiśni, 5-5, więc jeśli to jeszcze zakończycie poprawnie poniżej 5 minut, to będzie pierwszy bonusik. Co prawda, chciałem powiedzieć w historii, co prawda dopiero czwarty odcinek, ale gdzieś... Idziemy jak burza. Dobra, Wiśnia, zmianka, potrzebuje mamy, zmianki. Mamy zmiankę i za chwilę wracamy. Drugie 5 pytań przed nami. Przypomnę tylko, że Polkość dostawia ci 8:20. Solidny wynik, bardzo poważny gracz, także cieszę się, że już mamy jakieś punkty. No. Tutaj będzie gorzej. Zdecydowanie jakby z naszej dwójki Polkość jest numerem jeden, jeśli chodzi o poziom wiedzy i, że tak powiem, bytność w quizach, to myślę, że jest skuteczniejszy. Przeczuwałem, że taka będzie kolejność. Te trudne pytania już były. No, to teraz zobaczymy. Zobaczymy. Jedziemy dalej. Ja się tyle razy w życiu skompromitowałem, że mi to już bez różnicy jeden raz w tę czy w drugą stronę. Dobrze, pytanie szóste. Którego klubu to herb? Wow. Oczywiście mamy mały fragmencik tego herbu. Nie mam pojęcia. A jeśli na przykład nie mam pojęcia i nie chcę, że tak powiem, wykorzystywać tego czasu, to możemy iść dalej? Nie, musimy tutaj zostać, ale możemy bonusem zrobić taki myk, że nam przyjdzie tutaj Polkoś za nas i pomoże ci rozszyfrować tę zagadkę. Polkoś może będzie wiedział. To jest fragment tylko. Tak, to jest fragment herbu, bardzo mały zresztą. Już mam luz, bo jak Polkoś od razu nie wie, to znaczy, że aż tak źle. Nie, powiem ci szczerze, że nawet nie wiem, w którą stronę iść. I nie wiem, co to jest. Czy to jest kwiat? Być może. To jest górny fragment okrągłego herbu. Czy to jest jakieś takie... A czekaj, a Blackburn Rovers? Nie? Wydaje mi się. To jest tak mały fragment. Macie mnóstwo czasu. 7,5. No, ale nie, bo musimy oszczędzać czas na te. A jeśli nie powiemy, to co? To zero po prostu. To zero. I już nie macie wtedy szans na bonus ewentualnie, ale nic się nie dzieje. Będę dawał wam podpowiedzi takie, które będą zgodne z moim sumieniem, żeby wam za bardzo nie podpowiedzieć. Okay. Okrągły herb, on jest cały czarno-biały z wyjątkiem właśnie tego fragmentu. Wiem, chyba mi się kojarzy z Partizanem Belgrad. Partizan Belgrad?
Nie jestem pewien, jak teraz powiedziesz, że jest cały czarno-biały, to jest Partizan Belgrad. 6.40. Tak? No dobra, Partizan Belgrad. Potwierdzam, tak? Tak. Tak. Dobra, zatrzymaj zegar, 6.40, Polkoś, brawo. Brawo, Polkoś. Partizan. Także. To już wiecie, po co ja tu jest. Po nic. Także kolejne 10 punktów. Idziecie jak burza, teraz z malutkim problemem, ale wszystko się zgadza. Partizan. Ale widzisz, dobrze, że Polkoś sobie przypomniał, bo on jest jednak fanem bałkańskiej piłki. To dobrze, że mu to wpadł. Taki fragment, taki... No ciekaw jestem, czy widzowie będą mieć problem z tym. Ja też. Piszcie w komentarzach. Pytanie siódme. Który trener w tych latach prowadził ten klub? Lech Poznań 2010-2012, Skorża, Zieliński, Rumak, Bakero. Czas stać. 2010 do 2012. Kiedy Jacek Zieliński zdobywał Mistrzostwo Polski z Lechem. Po euro, na pewno wtedy jeszcze tak. Jak Jacek Zieliński zdobywał mistrzostwo z Lechem, to pracowałem w Orange Sport, czyli... i musieliśmy mieć ekstraklasę w Orange Sport, jak dobrze pamiętam. Czyli to musiał być sezon 9-10, chyba w 2010, jak zdobywał mistrzostwo Polski i potem... Czyli na pewno nie Jacek Zieliński, tak? Bo musiał zacząć wcześniej. A po Jacku Zielińskim... Skorża miał zrobić wielki projekt. Czekaj, finał Pucharu Polski, na pewno Skorża pracował. Był trenerem Lecha. Tylko który to był rok? A wtedy już byliśmy w PZPN-ie, czyli to musiało być później. Czyli nie Skorża, tak sobie to... Czyli odpada Skorża, odpada Zieliński. Zostaje Rumak i Bakero. Jose Mari Bakero był w Polonii wcześniej i potem poszedł do Lecha. Czyli w Polonii musiał być 2009. Dobra, pół na pół sobie już zrobiłem. No. Wolałbym nie. Możesz kasznąć jak w brytyjskiej edycji milionerów. Czyli przy których opcjach zostajemy na razie, bo dwie odrzuciłeś. Tak, odrzuciłem A i B, zostaje C i D. Dobra, ile nam zostało czasu, bo to nie 4 ma co minuty. Dobra, ja mówię C, Mariusz Rumak. I to jest, potwierdzam. 3.50 do końca i teraz tak. Maciej Skorża 14.15. Jacek Zieliński 9-10. Okej. Okay. I mistrzostwo wtedy. Czyli dobrze było pół na pół odrzucone. Mariusz Rumak 12-14. Okej, okay. Poza Mari Bakero. Dobra, i Bakero 10-12. Pytanie ósme. W którym z tych klubów nigdy nie grał ten piłkarz? Kto na zdjęciu? Maxwell? Nie, gdzie on nie grał? Tam zawsze była taka zasada w jego przypadku. Tak, że tam gdzie jest latem. No na pewno grał w Interze, na pewno grał w Ajaxie. Zostaje Brescia i Empoli. Wydaje mi się, że w Empoli je grał. Więc stawiam, że Empoli, no bo tak tu już będę strzelał. Mm-hmm, mm-hmm. 3.17 do końca. W Ajaxie Interze grał oczywiście. I w Interu w 2006 roku został wypożyczony do Empoli. Jaka jest prawidłowa kolejność transferów tego piłkarza? Na zdjęciu myślę, że wiadomo kto. Tak, Dimitri Payet jest na zdjęciu. I tak, to jest Lille, Marsylia, West Ham, Saint-Étienne, Lille, West Ham i Nantes, West Ham, Marsylia. To jest podchwytliwe, wiem, że to jest podchwytliwe, bo wydaje mi się, że z Marsylii przyszedł do West Hamu. I z West Ham, czyli byłoby Saint-Étienne, Lille, West Ham i tu gdyby było dalej, by była Marsylia. Więc stawiam, że B. Dobra, na pewno. Znaczy nie na pewno, ale stawiam. Okej. Okay. 1.57. Od razu powiem, że to jest błędna odpowiedź, bo kolejność transferów jest prawidłowa w przypadku A. Z Lille poszedł do Marsylii, z Marsylii do West Hamu i z West Hamu z powrotem wrócił do Marsylii, prawdopodobnie z powodów rodzinnych. Uwaga, uwaga. Składem jest Finał Ligi Mistrzów 2001-2002, Bayer Leverkusen, Real Madrid. Który skład wybierasz? Real Madrid. No dobrze, to czas start i lecimy. Cesar Sanchez w bramce. Mm-hmm. W obronie Michel Salgado, tak. Roberto Carlos, tak. Hierro, tak. Elguera. Tak. Potem tak, Flavio Conceição. Nie. Nie? Dobra, Zidane. Tak. Na pewno, Raul na pewno. Mm-hmm. Morientes. Mm-hmm. I zostaje tak. Guti? Nie. Nie. Elguera nie. Flavio... A, Claude Makélélé. Mm-hmm. I zostają nam... I zostaje nam tak.
Luis Figo. Czyli zostaje nam jedna pozycja. Tak. Jedna pozycja. Savio? Nie. Minuta do końca. A czy to jest skrzydłowy? Tak. Czy to jest skrzydłowy? Czyli Figo po jednej stronie, po drugiej... Aha, Santiago Hernan Solari. Dokładnie, tak? Mamy komplet, jeśli chodzi o skład. Może mogę jeszcze Bayer Leverkusen spróbować. Jeśli chodzi o czas, to 40 sekund zostało do końca. Za chwilkę sobie ten Bayer zrobimy. Daj mi 40 sekund na Bayer i dla zabawy? Dobrze, dobrze. Tylko sobie tutaj po prostu wpiszę. Jak się bawiliście, panowie? Możemy Polkosia tutaj zaprosić na koniec do kadru. Ja mogę nawet dać mikrofon, tak tu mogę mu trzymać. Patrz. Będzie mój twój. Świetnie, ale poczułem ulgę, jak Wiśnia dostał skład, bo wiedziałem, że sobie świetnie poradził. A tutaj jakbyś sobie poradził ze składem? Wiesz co, z Realem Madryt może nie tak płynnie jak Wiśnia, ale myślę, że... Dałeś radę, 40 no. 40 sekund więcej to bym sobie poradził. To była taka, wiesz, ekipa... Też nie mogę sobie przypomnieć Solariego. Solari, tak, nie, bo to, wiesz, też jest taka presja, wszystko, wiesz, czasu, nie? Czasu jest presja duża. Ale to był taki klasyk Real Madrid, tak. I to nasze czasy w sumie, więc raczej pamiętamy. Ja się może nie wychowałem na tym meczu, bo w 2002 roku miałem 6 lat, ale po czasie, gdzieś tam w 2005 założyli mi kablówkę w domu i był Real Madrid TV. Ja ten kanał oglądałem nałogowo i tam co 5 minut w zasadzie była ta bramka Zidana. Więc na tej bramce można powiedzieć, że poniekąd się właśnie wychowałem. Panowie, dziękuję za udział. Mam nadzieję, że się świetnie bawiliście mimo tej trzeciej pozycji. Bardzo dobrze. Ja nawet pamiętam, jak tę bramkę skomentował Mateusz Borek, bo on sam komentował w ogóle ten mecz. Okay, to ja nie kojarzę. Mecz był na Hampden Park w Glasgow, właśnie, nie na, ani na Celtic Park, ani na Ibrox. No tak, a ty jesteś pewnie tak. Ależ fantastyczny gol Zizou, można by było oglądać w specjalnych klatkach, jak składał się do tego strzału. No okej, okay, to ja aż tak nie, ale pamiętam dobrze skomentowaną bramkę Garetha Bale'a w dogrywce 2014. Przemek Pełka komentował tamten mecz, tam tak. Di Maria wchodził do środka, Bale, i uważam, że to jest w moim takim top, to jest najlepiej skomentowana bramka, jeśli chodzi o oddanie emocji, budowanie napięcia, jeśli chodzi o akcję. Po prostu mistrzowsko. A jakieś bramki Barcelony ci zapadły w pamięci, czy? Tak, łatwiej nie jest tam, pamiętajcie. Dobrze. Na tym zakończę. Nie było nic więcej. Panowie, dziękuję raz jeszcze. Dziękujemy bardzo serdecznie. Do zobaczenia. Wielka przyjemność.